Dzień dobry, witam Cię w codzienniku na 19 czerwca. Dzisiejsze teksty biblijne mówią wiele o świetle. Dla mnie odkryciem było dowiedzenie się, że w fotografii nie sprzęt tak bardzo się liczy, co to, jak fotograf, mając określony sprzęt, umie pracować ze światłem słonecznym, ze światłem zastanym, jak umie je wykorzystać, żeby oświetlić, pokazać, Piękno uchwycić moment. Jak ważne jest to właśnie światło, że nie zastąpi go żadna technika. Jakie to fragmenty. Z księgi Izajasza, 51 rozdziału. Zwróć na mnie uwagę, mój ludu, i słuchaj mnie, mój narodzie, bo ode mnie wyjdzie nauka, a moje prawo stanie się światłem ludów. I z ewangelii Łukasza. Symeon wielbił Boga, mówiąc, Oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów. Światłość, która oświeci pogan i chwałę ludu Twego izraelskiego. To było z drugiego rozdziału Ewangelii Łukasza. W obu fragmentach jest obietnica, że narody, ludy, czyli ci, którzy żyli daleko poza przymierzem z Bogiem Izraela, dzięki objawieniu wśród ludu Bożego. Zostaną oświetlone, dostaną dostęp do duchowego światła, zrozumieją, jaki jest porządek świata, jak wierzyć, jak żyć. W tym kontekście bardzo piękne słowa wypowiedział C.S. Lewis, autor opowieści znani literatury apologetycznej i literatury chrześcijańskiej, który miał kiedyś powiedzieć: Wierzę w Boga tak, jak wierzę w Słońce. Nie dlatego, że je widzę, ale dlatego, że dzięki niemu widzę wszystko inne. I to chyba najlepiej podsumowuje przesłanie tych fragmentów: że to dzięki Bożej perspektywie zaczynam widzieć całe życie, cały świat właściwie. Jest, dopiero wtedy zostaje oświetlony właściwym światłem. Ewangelista Łukasz odnosi to do osoby Jezusa Chrystusa. Przekazując przesłanie, że ten, kto poznaje Chrystusa, poznaje Jego tajemnicę, zostaje oświetlany tym właśnie światłem. Odkrywa porządek rzeczy, odkrywa czym jest piękno, dobro, miłość, kim jest Bóg. I tego odkrywania, odkrywania tej pięknej rzeczywistości, oddawania, oświetlać się tym właśnie światłem od Boga, Tobie i sobie dzisiaj życzę. Bo nieraz bywa tak, że my zaczynamy wierzyć, że to my jesteśmy tym światłem, że to nasza mądrość, nasze, nasze doświadczenie, nasze piękne działania to one są tym światłem, które trzeba rzucić. A my tymczasem mamy umiejętnie odbić Boże światło, światło Bożego poznania w Chrystusie. I tego odbijania, cieszenia się tym właśnie światłem, który w Chrystusie przychodzi, życzę Tobie i sobie dzisiaj. Dobrego dnia.